Chciałbym powiedzieć dzisiaj Państwu o kuracjach fagowych, o tym, co naukowcy z Zachodu nazywają dzisiaj tajną bronią Stalina, o tym, co przetrwało tak naprawdę w dwóch ośrodkach, ośrodku znajdującym się w Tbilisi, ośrodku gruzińskim oraz ośrodku wrocławskim, ośrodku polskim, czyli można powiedzieć jedno, Polacy nie gęsi swoje fagi mają. Ale żeby to było bardziej dramatycznie, zacznijmy od środka historii, a nie od jego początku. I w tym momencie musimy cofnąć się do lat 30., 40., kiedy Alexander Fleming, przyglądając się swoim szalkom z hodowlami bakteryjnymi, zauważył pleśń, wokół której bakterie przestawały rosnąć. Była to pleśń penicillinum, to ten wyjściowy szczep, z którego w przyszłości otrzymano antybiotyk. W ten oto sposób rozpoczęła się z wielkim hukiem, zainteresowaniem, z wielką nadzieją era antybiotykoterapii. Naukowcy i ludzie myśleli, że wynaleziono magiczną kulę, magiczny lek, który pozwoli wyleczyć wszystkie choroby bakteryjne. Zastanówmy się po prostu, ile mamy bakterii. Ile jest w ogóle bakterii na świecie? Takie ciekawe pytania zadają sobie naukowcy. I jeden z nich, pan Curtis Suttle, okazało się, odpowiedział na to pytanie. To oczywiście odpowiedź jako taka jest odpowiedzią względną. Każdy inny naukowiec może dodać jedno lub drugie zero do tej odpowiedzi, ale powiedział, że jest około 10 do 30 bakterii na kuli ziemskiej. Nie chodzi o ilość gatunków, czy ilość szczepów bakteryjnych, czyli ale ogólnie o liczbę komórek. Z tych komórek bakteryjnych bardzo niewielką ilość znamy, a znamy tylko te, które tak naprawdę możemy hodować, a z tych, które hodujemy, jeszcze mniejszą ilość znamy jako te, które są szkodliwe dla człowieka i zwierząt hodowlanych przez człowieka, czy też roślin, czyli tak zwane bakterie chorobotwórcze. I kiedy era antybiotykoterapii rozpoczęła się, prawie wszystkie te szczepy były wrażliwe na antybiotyki. Sam Alexander Fleming, po pewnym momencie Sir Alexander Fleming, w swoim laboratorium żartował, że możemy wyobrazić sobie nawet szminkę z penicyliną i reklamę tej szminki jako całuj kogo chcesz, gdzie chcesz, jak chcesz i unikniesz wszystkich zbędnych, niebezpiecznych z wyników tego działania, z wyjątkiem małżeństwa oczywiście. Ale zmieniało się. Okazało się, że w 1954 roku Stany Zjednoczone produkowały 600 ton antybiotyków. Były to antybiotyki dodawane do paszy, antybiotyki dodawane do pokarmu dla ryb, antybiotyki używane przy hodowli różnego rodzaju roślin. Ale za to w 2003 roku w Stanach Zjednoczonych produkowano już 15 tysięcy ton antybiotyków. Antybiotyki zaczęły pojawiać się wszędzie. Wypisuje się w Stanach Zjednoczonych rocznie ponad 100 milionów recept na antybiotyki. Z tego można powiedzieć, że 50 z nich jest wypisanych niepotrzebnie. Dlaczego? Otóż panuje syndrom dobrego lekarza. Może niektórzy z Państwa też go znają. Poszedłem do lekarza, miałem chrypkę, kaszel, bolała mnie głowa. To był dobry lekarz, zapisał mi dobry antybiotyk. Z pewnością mi to minie. Wcale nie jest to prawda. Znaczna część chorób, takich jak przeziębienie, chrypki, kaszle i katary, wywołane jest przez wirusy. A antybiotyki jako takie działają tylko na bakterie. Więc zapisywanie antybiotyków na wszelkie możliwe choroby w tak zwanym syndromie dobrego doktora okazuje się strasznie złym i negatywnym działaniem. Ostatnio w New England Journal of Medicine przedstawiono badania przeprowadzone w Szwajcarii, gdzie w klinice leczącej raka przy okazji badano zakażenia różnymi bakteriami i badano oporność tych bakterii na działanie antybiotyków. Pomiędzy 1985 a 1990 rokiem nie zaobserwowano opornych szczepów Escherichia coli. Za to pomiędzy 1990 a 1993 było ich już 28%.
A w tym samym czasie ilość pacjentów używających antybiotyków wzrosła z 1,4% do 45%. Pojawianie się dużej ilości antybiotyków w środowisku generuje powstawanie opornych szczepów bakteryjnych. W Stanach Zjednoczonych 2 miliony osób zostaje rocznie zakażonych przez szczepy bakteryjne oporne na antybiotyki. Z tego 13 300 osób umiera. Jedną z takich osób był muzyk, pan Geltrell, który złamał nogę i w tą nogę wdało się zakażenie bakteryjne szczepem szpitalnym opornym na antybiotyki. Wydawało się, że podanie antybiotyków, innego antybiotyku zmieni to zakażenie, opanuje tą chorobę. Okazało się, że jednak nie. Zakażenie zmieściło się, przeniosło się do kości. Tam ciężko było dostarczyć odpowiedniego stężenia antybiotyków. Są różne metody dostarczające antybiotyk w przypadku zakażenia kości. Nawet nawierca się otwory, do których wprowadza się antybiotyk, tak żeby on dyfundował do jak największej przestrzeni kości. Geltrellowi groziła amputacja. Cierpiał na straszne bóle i w pewnym momencie dowiedział się o dziwnym ośrodku, ośrodku gruzińskim, w którym wykorzystywano fagi do leczenia zakażeń bakteryjnych. Udał się tam i po kilku tygodniach wrócił całkowicie zdrowy. W ten oto sposób zachodnia medycyna przypomniała sobie o bardzo dawno temu zapomnianej technice leczenia, o terapiach fagowych. Ale cofnijmy się w tym momencie jeszcze wcześniej. Mamy rok 1896, kiedy niejaki Hankin, badając przesącze wody z Gangesu, stwierdził, że działają one bakteriobójczo i bakteriostatycznie, co bardzo poparło hinduistów, ponieważ kąpiele w Gangesie są bardzo dobrze tam widziane i są pewnego rodzaju rytuałem religijnym. I ten czynnik, który przechodzi przez filtry bakteryjne, znika, jego aktywność znika po zagotowaniu. O tej pracy zapomniano, tak jak zapomniano. A jak wiadomo, w nauce dobre odkrycie, odkrycie, które wstrząsnęło światem, ma przynajmniej kilku ojców, a i dziadka, więc w tym momencie Hankin był dziadkiem. Za dwóch ojców, odkrywców fagów, używa się Frederica Twarta, który był doktorem medycyny, superintendentem w Instytucie Browna, zajmował się hodowlami wirusów zwierzęcych i przy okazji zaobserwował coś, co atakowało wirusy, wirusy, które atakowały bakterie. Ale ta praca została zapomniana. Był rok 1915, trochę było innych na głowie wtedy rzeczy i dopiero w roku 1917 drugi uczony, pan Felix Dert, zaobserwował znowu dziwną rzecz. Na jego płytkach bakteryjnych z bakteriami zaczęły pojawiać się łysinki. Te łysinki zostały następnie wyizolowane, włożone do podłoża zawierającego świeże bakterie i cała hodowla bakteryjna zlizowała. I co ciekawe, w tym momencie okazało się, że przesącz przez filtry, które nie przepuszczają bakterii, ma dalej właściwości bakteriobójcze. I sam wymyślił tą nazwę – bakteriofag. Coś, co zjada bakterie. Co prawda nie jest to już nazwa ani właściwa, ale przyjęła się jako takie. W skrócie mówimy o tym fagi. W 1920 roku jako pierwszy naukowiec opublikował ponad 300-stronicową książkę Bakteriofagi, w której przedstawił swoje badania. Następnie skłócił się namiętnie z Instytutem Pastera. Został przeniesiony jako lekarz nadzorca higieniczny do kompanii kanału Sueskiego, gdzie nadzorował higienę i zdrowotność marynarzy w statkach przepływających przez kanał Suezki. Z powrotem dostał się do Anglii i w Anglii propagował teorię fagową, lecznictwo przy pomocy fagów. Sam wymyślił to wszystko i sam określił
to co to jest fag? Otóż fag jest to wewnątrzkomórkowy pasożyt bakterii zdolny do reprodukcji. Lecz w odróżnieniu od wszystkich innych znanych nam organizmów, fagi są pozbawione własnego metabolizmu. Co to oznacza? Otóż fagi nie mogą syntetyzować związków drobnocząsteczkowych. Nie mogą syntetyzować ani pobierać w żaden sposób energii. A ich genom zawiera tylko informacje o enzymach czynnych w replikacji jego kwasów nukleinowych i informacje niezbędne do produkcji jego białek. Jedną z cech, która charakteryzuje bakteriofagi, jest swoistość względem gospodarza. Co to znaczy? Że odpowiedni fag atakuje odpowiednią bakterię. Fagi atakujące szczepy pałeczki okrężnicy w żaden sposób nie zatakują Yersinii enterocolitiki ani Listerii monocytogenes. Istnieją cztery główne mechanizmy zmiany tej cechy. Pierwszy to jest, musi nastąpić mutacja receptora bakteryjnego, ponieważ fag, osiadając na bakterii, rozpoznaje pewnego rodzaju receptor, do którego się przymocowuje. Więc jeżeli zmutujemy ten receptor, nastąpi zmiana w składzie np. aminokwasów lub budowie cukrów tego receptora, fag nie rozpozna tego receptora i nie przyłączy się. Druga możliwość jest taka, że część faga odpowiedzialna za przyłączenie do receptora ulegnie mutacji, wtedy fag nie rozpoznaje receptora i nie przyłącza się właśnie do tej bakterii. Trzecią metodą jest lizogenia, o której powiemy później. Polega ona na tym, że fag wbudowuje się do genomu gospodarza i razem z nim istnieje. I czwarta jest to restrykcja i modyfikacja polegająca na tym, że komórki bakteryjne pilnują swojego DNA i w specjalny sposób je modyfikują, dodając różnego rodzaju reszty chemiczne. Dzięki temu nie jest on rozpoznawalny przez enzymy, które tną to DNA. Więc w tym momencie każde inne DNA dostające się do komórki bakteryjnej zostaje rozpoznane jako obce i pocięte na drobne kawałki. W ten sposób komórka zapewnia sobie czystość genetyczną. Żeby przeżyć to, co przeżył de Hertel podczas swojego doświadczenia, które opisuje w pamiętniku, postaramy się je powtórzyć. Mamy tutaj hodowlę bakterii nocną. Mamy też dwa pojemniki, w których będziemy je inkubowali. Oraz mamy preparat faga T7. Jest to bardzo silny fag o dużych zdolnościach litycznych. Należy teraz rozlać tą hodowlę, która jest jednolicie mętna, do dwóch pojemników, tak zwanych pojemników Corninga, po 10 ml. Teraz do przygotowanych bakterii dodamy preparatu fagów. Jest to fag T7, fag, który jest silnie lityczny. Użyjemy pipety automatycznej, pobierzemy próbkę faga, a następnie do próbki oznaczonej F+, dodamy preparatu faga. To, co zobaczymy w próbówce oznaczonej F+, za 45 minut będzie tym, co wstrząsnęło de Hertlem, kiedy po raz pierwszy zobaczył działanie faga. Wróćmy do pana Curtisa, który ustalił ilość bakterii na powierzchni Ziemi na 10 do 30. Przyjmując to, że fagów przynajmniej przypada 10 na jedną bakterię, okazuje się, że możemy spodziewać się 10 do 31 ilości fagów na Ziemi. Jest to tak potężna liczba, że przypuszczalnie nikt sobie jej wyobrazić nie może, a służy tylko technicznych, teoretycznych dywagacji na temat ilości organizmów na kuli ziemskiej. Jakie są fagi? Mamy trzy morfologiczne, główne, tak zwane grupy fagów. Pierwsze są to fagi nitkowate, takie jak ten fag M13, kiedy cząsteczka DNA znajdująca się w środku jest otoczona przez jakby taką rękawiczkę, szalik
i znajduje się w środku takiej rurki. Druga są to fagi ikozaedralne, czyli prawie kuliste, które składają się, zbudowane są z osłonki białkowej w kształcie wielościanu o kształcie zbliżonym do kuli. To jest FX fag. Mogą być też fagi złożone, które posiadają główkę ikozaedralną, długą, mitkowatą nóżkę oraz innego rodzaju fagi złożone, takie jak fag T4, które zawierają ikozaedralną główkę, helikalną nóżkę oraz specjalnego rodzaju aparat adsorpcyjny, dzięki któremu lądują na powierzchni komórki ze specjalnymi włóknami, które stabilizują i opierają się na tej komórce. W środku faga znajduje się jego materiał genetyczny, czyli mamy już coś, co jest zbudowane z białka, w środku której znajduje się przekaz. Przekaz, który posłuży do sterowania komórką bakteryjną. Jeżeli założymy, że wielkość średnica faga to jest około 0,2, 0,02 nawet mikrometra, to długość DNA to jest około 600 mikrometrów. Także to DNA jest w środku bardzo mocno upakowane. Koduje około od 200 do 700 w niektórych przypadkach genów niezbędnych do budowy, do faga. Widzimy tutaj też drugie zdjęcie. W tym miejscu jest fag lambda, a tutaj jest wysunięte jego DNA. Wszystkie te zdjęcia pokazujemy dzięki uprzejmości profesora Rossa Imana ze Stanów Zjednoczonych. Dzięki jego pozwoleniu możemy je tutaj obejrzeć. Co możemy powiedzieć? Otóż naukowcy określili, w jaki sposób fag rozpoczyna swój cykl życiowy i w jaki sposób to się wszystko dzieje. Zrobili to w bardzo prosty sposób. Otóż wyznakowali białka wchodzące w skład osłonki, czyli tej koperty, w której jest przenoszona informacja, radioaktywną siarką, a kwas nukleinowy kodujący informację genetyczną przy pomocy radioaktywnego fosforu. Następnie zmieszali komórki faga i komórki bakterii i po pewnym czasie tą zawiesinę włożono do mieszalnika, który poruszał się z bardzo dużą prędkością, zwanego blenderem. To teoretycznie przypomina nasz taki urządzenie do robienia kefiru lub jogurtu w domu, dwa wirujące ostrza, które rozbijają drobne cząstki. W przypadku bakterii powoduje, nie rozbija to bakterii, lecz powoduje zerwanie wszystkiego, co jest na powierzchni bakterii. Otóż ku zdziwieniu naukowców okazało się, że cała radioaktywność która była związana z kwasem nukleinowym, znajdowała się wewnątrz komórek bakteryjnych, a cała radioaktywność siarki związana z białkami została zerwana z powierzchni tych komórek bakteryjnych. Wynikało z tego, że do wnętrza komórek bakteryjnych wnika tylko materiał genetyczny faga. Nie wnikają białka fagowe. Kiedy fag wniknie do wnętrza organizmu, może komórki bakteryjnej, mogą nastąpić jego dwie fazy cyklu życiowego. Pierwsza to jest faza wegetatywna, tak zwana faza wewnątrzkomórkowa, podczas której fag jest, co ciekawe, niewykrywalny morfologicznie. Wnioskujemy o tym, że on jest w komórce, że komórka zaczyna produkować inne rzeczy niż zwykle i zaczyna zużywać energię na to, na co zwykle nie zużywa. Druga część to jest część faza spoczynkowa, kiedy to fag już w formie wirionu, czyli posiadający strukturę główki czy nóżki i tak dalej, może znajdować się w środowisku. Znając dwie fazy cyklu życiowego faga, zastanówmy się, w jaki sposób komórka bakteryjna na to odpowiada. Otóż odpowiedź komórki bakteryjnej może być też podwójnego rodzaju. Po pierwsze, jest to odpowiedź lityczna. Fag namnaża się w komórce bakteryjnej i powoduje lizę tej komórki bakteryjnej i wysypanie się nowych cząstek faga. Lub może być odpowiedź lizogenna, kiedy fag zakażający komórkę bakteryjną wbudowuje się do chromozomu tej bakterii, a następnie jest przekazywany innym bakteriom
podczas podziału komórki bakteryjnej. I raz na jakiś czas wychodzi spod kontroli komórki bakteryjnej i w takiej hodowli pojawiają się drobne łysinki. Te łysinki zostały obserwowane przez naukowców. Na początku myślano, że jest to zakażenie występujące często w pracowniach zajmujących się badaniem fagów, lecz okazało się, że indukcja przy pomocy odpowiednich antybiotyków, czy też indukcja promieniem ultrafioletowym indukuje lizę takiego szczepu bakteryjnego z uwolnieniem komórek fagowych. Co się dzieje podczas procesu ataku faga? Otóż fag atakujący komórkę bakteryjną ląduje na jej powierzchni, jak to mawiają Amerykanie, jak lądownik kosmiczny, a następnie kurczy się jego ogonek i DNA faga wprowadzane jest do wnętrza komórki bakteryjnej. Cała otoczka służy tylko wyłącznie do przekazania tego DNA do wnętrza komórki bakteryjnej. Wewnątrz tej komórki bakteryjnej DNA jako takie posiada dwie zdolności katalityczne. Pierwsza zdolność katalityczna jest to zdolność autokatalityczna, bo z takiej cząsteczki kwasu nukleinowego, znaczy mówię kwasu nukleinowego, a nie DNA, z tego względu, że istnieją bakteriofagi, które przenoszą zarówno kwas rybonukleinowy, jak kwas dezoksyrybonukleinowy, więc mówmy cząsteczka kwasu nukleinowego. Otóż takiej cząsteczki kwasu nukleinowego może powstać kilkadziesiąt nowych cząsteczek kwasu nukleinowego. Druga zdolność jest to zdolność heterokatalityczna, ponieważ ta cząsteczka kwasu nukleinowego stanowi wzorzec dla kilkuset cząsteczek białka. I podczas cyklu rozwoju faga te dwie zdolności, autokatalityczna i heterokatalityczna, przebiegają nierównolegle. W komórce bakteryjnej w przypadku infekcji faga T4 tworzy się tyle białka, że wystarczy na stworzenie 20 cząstek faga, ale DNA tyle, że wystarczyłoby na ich 80. I co się dzieje w momencie, kiedy to DNA dostaje się do środka komórki bakteryjnej? Nie ma faga. Nie ma faga, nie widzimy nic w komórce, co by wskazywało na to, że komórka jest zakażona fagiem. Ten czas między przekazaniem DNA do wnętrza komórki bakteryjnej, a pojawianiem się pierwszych morfologicznych fragmentów faga, główek, nóżek, to zależy od faga, który to zidentyfikował komórkę, nazywamy eklipsą. W tym czasie następuje synteza podstawowych białek wchodzących w skład główki, nóżki faga oraz synteza DNA, a dopiero w późniejszej fazie następuje składanie tego faga w całość. Do gotowych główek pakowane jest DNA i następuje produkcja białek, tak zwanych białek późnego cyklu. Są to białka, które powodują lizę osłon komórki bakteryjnej. Może to być lizyna, może to być jakieś inne białko, które rozkłada peptydoglikan i powoduje zniszczenie peptydoglikanu, stanowiącego jakby pudełko, ochronną warstwę chroniącą bakterie przed ciśnieniem zewnętrznym. Uwolnienie się wolnych przestrzeni niechronionych peptydoglikanem powoduje wybuch jakby osmotyczny, pęknięcie komórki i wylanie się cząsteczek faga do środowiska zewnętrznego. Dehertl, odkrywca fagów, po raz zaobserwował łysinki występujące na powierzchni płytek Petriego. Jak takie płytki uzyskać? Otóż wystarczy wylać na dolną warstwę płytki cienką warstwę podłoża wzrostowego dla bakterii stężonego agarem, żeby mieć warstwę dawaną podstawową. I na to wylewamy warstwę podłoża cienką, w której są komórki bakteryjne oraz próbka zawierająca cząstki faga. Po stężeniu tej drugiej warstwy okazuje się, że po czasie inkubacji,
który jest niezbędny do wzrostu bakterii. Bakterie zarastają całą objętość warstwy popłonnego agaru, a w niektórych miejscach pojawiają się łysinki. Miejsca wolne od bakterii. Otóż bakterie, które zostają zakażone fagiem, zostają unieruchomione w warstwie popłonnego agaru. Powstaje ceglityczny, fag lizuje komórkę bakteryjną i następnie rozprzestrzenia się promieniście na następne leżące najbliżej komórki bakteryjne. I w ten oto sposób powstaje strefa, w której komórki bakteryjne zostają zlizowane, nazwana łysinką. De Hertl wyizolował taką łysinkę po odwirowaniu agaru i resztek agaru. To, co pozostało, czyli supernatant zawierający przesączony jeszcze przez filtry bakteryjne, dodał do gęstej hodowli bakteryjnej. I następnego dnia, kiedy otworzył cieplarkę, zaobserwował, że hodowla stała się klarowna, przeźroczysta. Wszystkie bakterie znajdujące się w tej hodowli zostały zniszczone i zlizowane. Oto jest to, co zobaczył De Hertl. Mamy dwie hodowle. Tą, do której dodaliśmy faga i tą, do której faga nie dodaliśmy. Jedna zrobiła się klarowna, druga jest dalej pełna bakterii. W tej próbówce oznaczonej F+, fag zdążył zlizować wszystkie bakterie. W jaki sposób możemy zobaczyć, jak ten fag działa, w jaki sposób możemy tego faga wyizolować? Otóż do tego służy technika łysinek, polegająca na sporządzeniu zawiesiny bakterii i faga w agarze popłynnym na szalce Peltiego. I po zakrzepnięciu agaru i inkubacji bakterie rosną, fag się w nich namnaża i następnie infekuje drugie leżące obok bakterie i powstaje strefa zahamowania wzrostu. Mam też takie płytki zawierające łysinki. Będą to łysinki wykonane przez faga lambda. Mamy tutaj dwa różne stężenia faga, a dla odmiany pokażę też płytkę kontrolną. Na płytce kontrolnej nie widzimy ani jednego miejsca rozjaśnienia. Porasta ją murawka bakteryjna. Na płytkach, w których znajdował się preparat faga lambda, widzimy drobniutkie, małe strefy przejaśnienia, w których zostały zlizowane bakterie. Ale ponieważ fag fagowi nierówny, proszę porównać strefy wzrostu, które produkuje fag lambda, ze strefami wzrostu, które produkuje fag T7. Tutaj na samym środku płytki, po prawej stronie, strefy te zlały się, ale widzimy też pojedyncze strefy koliste, które mogą nawet mieć ponad pół centymetra. Proszę porównać z tymi drobnymi 1-2 mm strefami, które wywołuje fag lambda. Charakterystyczne to jeszcze jest dla stref wzrostu łysinek, że niecała jest klarowna. Część łysinki środkowa jest klarowna, tam zostały zniszczone już wszystkie komórki. Część zewnętrzna w tym przypadku jest jeszcze półprzeźroczysta, tam część komórek bakteryjnych jeszcze nie została zlizowana. Tutaj widzimy połączone strefy wzrostu, tutaj pojedyncze, okrągłe, tutaj nawet w kształcie złamanego bałwanka, strefy łysinki, które obserwował Hertl oraz Twort. I teraz proszę sobie wyobrazić, że każda taka łysinka została spowodowana przez jednego faga. Możemy w prosty sposób zdrapać agar z fagiem z terenu tej łysinki i umieścić w probówce i będziemy mieli pokolenie jednego faga.
Będziemy mieli jednego faga, który możemy dalej badać, który możemy dodać do podłoża, którego możemy obejrzeć w mikroskopie elektronowym, którego możemy charakteryzować pod względem genetycznym. Badania nad fagami umożliwiły poznanie zasad genetyki organizmów żywych, ale jednocześnie musimy zrozumieć jedną rzecz. Otóż nie ma tak, że wejdziemy do apteki, czy pójdziemy do lekarza i poprosimy faga na jakąś chorobę, czy faga na nasze zakażenie. Cała zasada działania terapii fagowej polega na tym, że izolujemy fagi, które są specyficzne dla naszych bakterii. Fagi, które osiadają i wstrzykują swoje DNA, infekują odpowiednie komórki bakteryjne. Kiedy spojrzymy na tą szalkę, możemy zaobserwować, że faga rozprowadziliśmy linią prostą z góry do dołu. I następnie od strony lewej do strony prawej cztery szczepy pałeczki okrężnicy. Jak widzimy, trzy z nich są wrażliwe na działanie faga. Do momentu, do linii, po której był rozprowadzony fag, bakterie rosną spokojnie. Za linią, kiedy przeprowadzając EZO bakterie, zmieszaliśmy je z preparatem faga, bakterie przestają rosnąć. Czwarty szczep jest całkowicie odporny na działanie bakteriofaga. Firmy biotechnologiczne walczą z tym w ten sposób, że produkowane przez nie preparaty zawierają mieszanki fagów, które atakują odpowiednie szczepy bakterii. Nie jest to jeden fag. Zwykle jest to mieszanka fagów używana do zniszczenia kilku szczepów, kilku serotypów bakterii należących do różnych serotypów z jednego szczepu.